Na Bełchatowskim Stadionie będzie można oglądać rozgrywki gks u Bełchatów, który awansował do Fortuna I Ligi, a także spotkania w ramach Lotto Ekstraklasy, gdzie w roli gospodarza będzie RKS Raków Częstochowa. Stadion, gdzie do tej pory grała drużyna rakowa jest właśnie modernizowany. Jak zaznacza Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, który administruje obiektem przysportowe i miejski stadion okazał się bezkonkurencyjny. Bardzo dobry stan murawy, zadaszone trybuny odpowiadające wymogom pod względem ilości miejsc dla kibiców, zaplecze techniczne dla mediów, pomieszczenia Wipowskie to plusy, które przemawiały za naszym obiektem i przekonały władze Rakowa, że będzie on dla nich najlepszy. Umowa na wynajem stadionu jest już podpisana. Raków zagra w Bełchatowie 10 spotkań. Pierwsze planowane jest na 20 lipca. Tu ważna informacja dla miłośników bełchatowskiej drużyny. Mecze Rakowa nie będą kolidować z meczami PG GKS-u Bełchatów.